Na program zaprasza Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Producent węgla koksowego do wytopu stali. Adrian Kowalczyk, dzień dobry. W relacjach pierwszy podmuch chłodu za oknem. Sprawdzimy, czy kaloryfery są zimne i czy spółdzielnie rozpoczęły sezon grzewczy. Będą też złe informacje. To wzrost cen biletów w transporcie publicznym, ale będą też i dobre informacje. Rusza babciowe, a więc trzy nowe świadczenia dla aktywnych rodziców. Zaczynamy. We wrześniu inflacja liczona rok do roku wyniosła 4,9%, szacuje GUS. To wzrost o 0,1% względem sierpnia. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75%. Ostatni raz bank centralny zdecydował się na obniżenie stóp dokładnie rok temu. W Katowicach odbyła się konferencja PreCOP29. To przygotowanie przed szczytem klimatycznym w Azerbejdżanie. Przedstawiciele świata polityki, biznesu, a także aktywiści debatowali o wyzwaniach klimatycznych. Politechnika Śląska podpisała umowę o współpracy z PLL LOT. Dzięki temu studenci kierunków lotniczych będą mieli szansę realizować praktyki pod skrzydłami narodowego przewoźnika. Ciepłe dni już za nami. Sezon grzewczy wystartował. Tak zadecydowała większość spółdzielni. Zarządcy dostarczają ciepło, lokatorzy odkręcają kaloryfery. Niskie temperatury mogą powodować wysokie rachunki. Dlatego niektórzy chłodno kalkulują, zwłaszcza ci, którzy swoje domy czy mieszkania ogrzewają zupełnie innym paliwem. Tłoczno jest także na składach węgla. Temperatura w dół, pokrętło w górę. Na zewnątrz coraz zimniej, niewiele cieplej w mieszkaniach. Aż do dziś Małgorzata Zieleńska ciepło przyjęła te informacje. Nas bardzo ucieszyło, chyba wszystkich sąsiadów, szczególnie jeżeli chodzi o łazienkę, bo to jest takie bardzo wilgotne pomieszczenie i tam to ciepło jest potrzebne. Przepisy nie określają terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego, mówią jednak jasno, spółdzielnia musi zapewnić 20 stopni w mieszkaniu i 24 w łazience. W praktyce zarządcy sami decydują o tym, jak w ich obiektach wygląda rozruch centralnego ogrzewania. Większość spółdzielni mieszkaniowych zdecydowało się już rozpocząć sezon, reszta musi o to gorąco prosić. Wszystkie nasze budynki mają już to ciepło. Przez ostatnie dwa dni ta temperatura faktycznie spadła. W związku z tym zarząd spółdzielni w poniedziałek podjął taką decyzję. Zainteresowanie węglem im bliżej zimy regularnie rośnie. Choć wyzwaniem tegorocznego sezonu grzewczego są również rosnące ceny opału oraz jego dostępność. Średnio potrzebne jest 5 ton rocznie. Na pewno się zwiększa zakup węgla. Ale nie jest takim jak inne lata, co były ostatnio. Są też ci, którzy węgiel zamienili w tym roku na gaz. Nie wiadomo, co będzie z gazem. Teraz będziemy sprawdzać, nie? Bo to mamy wymienione, nie? No, a tak byśmy mieli jeszcze, jak się tego dopiec, tyn na węgiel. Choć sezon grzewczy dopiero się rozpoczął, wielu już myśli, jak się zakończy i czy nie zakończy się uderzeniem gorąca na widok rachunku. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki maksymalna cena sprzedaży ciepła wzrosła bądź wzrośnie o 15%. Wszyscy się obawiają rachunków. Już wiemy po cenach prądu na przykład, jak to bardzo poszło do góry. Sezon grzewczy zazwyczaj kończy się na przełomie marca i kwietnia. Sezon grzewczy rozpoczęty. Dlaczego ten termin odchodzi do lamusa? O tym porozmawiam z gościem relacji. Małgorzata Kuś, Tauron Ciepło. Dzień dobry. Dzień dobry. Tauron rozpoczął dystrybucję ciepła. Jak wygląda ten początek sezonu? Na dziś ponad 90% naszych klientów, to znaczy spółdzielni mieszkaniowych, zarządców i wspólnot, zdecydowało o rozpoczęciu sezonu grzewczego. I to określenie, możemy powiedzieć, można włożyć do lamusa, jest pojęciem umownym, ponieważ nasi klienci sami decydują, kiedy rozpoczną lub zakończą sezon grzewczy, czyli ogrzewanie w swoich obiektach, poprzez złożenie odpowiednich wniosków. Taki wniosek w Tauron Ciepło można złożyć za pośrednictwem biura obsługi klienta, elektronicznego biura obsługi klienta lub drogą mailową.
wysyłając wniosek. Od strony technicznej jesteśmy przygotowani do sezonu grzewczego z odpowiednim wyprzedzeniem, oczywiście zarówno pod względem przeglądów instalacji, remontów naszych jednostek, jak i zabezpieczenia paliwa w naszych jednostkach na cały sezon grzewczy. Co w przypadku, gdy nadejdą cieplejsze dni? W okresie przejściowym, kiedy temperatury zewnętrzne są jeszcze zmienne, tak jak jesienią, dostawy ciepła do budynków w pełni reguluje automatyka pogodowa. Co to jest? W skrócie, na elewacjach budynków montowane są specjalne czujniki temperatury i gdy nagle zrobi się ciepło, temperatura wzrośnie powyżej wartości ustawionej na tym czujniku, informacja ta trafia do systemu, co powoduje automatyczne ograniczenie dostaw ciepła do tego budynku. I odwrotnie, jeżeli temperatura spadnie poniżej określonego poziomu, ciepła płynie więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ceny za żłobki rosną, ale uwaga rodzice, nie będziecie płacić więcej. Rusza program Aktywny Rodzic. To 3 nowe świadczenia. Dla rodziców dzieci do 3 roku życia miesięcznie można uzyskać nawet 1500 zł. W jaki sposób i kto może się ubiegać? O tym już teraz. Weronika Magdziarz. Nie skończyła jeszcze roku, a już teraz zaraża swoim uśmiechem inne dzieci. Dla Klary żłobek był najlepszą opcją. Widzę, że moje dziecko się dobrze zachowuje wśród innych dzieci. No i widzę, że ona po prostu potrzebuje tego kontaktu, więc mam nadzieję, że taki żłobek to właśnie będzie dla niej dobry pod tym względem. Ale żłobek to również szansa dla rodziców na powrót do aktywności zawodowej. Przede wszystkim na pewno nam to jako rodzicom ułatwi życie codzienne. Łatwiej będzie dzięki programowi rządowemu Aktywny Rodzic. Dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka przewidziano do 1500 zł dofinansowania. Przyznana kwota nie będzie jednak większa niż opłata za żłobek. Choć więc zdecydowana większość samorządów opłaty za żłobek znacznie podniosła, tej podwyżki rodzice nie odczują. W żłobku miejskim w Katowicach będzie nawet lepiej. Od 1 października rodzice będą pokrywać tylko i wyłącznie opłatę za wyżywienie. Jest to stawka 9,50 za wyżywienie za każdy dzień. Do tej pory rodzice mogli liczyć na 400 zł dofinansowania. Korzystają wszyscy, żłobki, rodzice, ale również samorządy. Państwo płaci więcej, miasto płaci mniej. Program ten można powiedzieć, że będzie wspomagał samorządy, ale daleka bym była od stwierdzenia, że dzięki niemu samorządy napełniają swoje kasy. W Katowicach policzyliśmy, że w 2024 roku koszt utrzymania dziecka w żłobku to jest około 2600 zł. Rodzaje świadczeń są 3. Oprócz dofinansowania na żłobek, rodzicom niekorzystającym z placówek opiekuńczych przysługuje 1500 zł co miesiąc. Dofinansowanie dostaną też rodzice nieaktywni zawodowo. To świadczenie zastąpi dotychczasowy kapitał rodzinny, ale będzie przysługiwać też na pierwsze dziecko. Wszystkie te świadczenia przysługują na dzieci do 3 roku życia. W danym miesiącu na dziecko będzie można pobierać tylko jeden rodzaj świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Będzie można jednak zastąpić jeden rodzaj wsparcia drugim, na przykład gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną za pomocą platformy e-ZUS, portalu Empatia, bankowości elektronicznej albo aplikacji ZUS. O szczegółach tego programu porozmawiam z gościem relacji, dr Hanna Kelm, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie nowe możliwości otwierają się przed rodzicami? Program Aktywny Rodzic zawiera w sobie 3 komponenty. Ten najbardziej rewolucyjny komponent to są aktywni rodzice w pracy. Jest to całkowita nowość, gdzie rodzice dzieci od 12 do 35 miesiąca życia, czyli w takim dosyć newralgicznym okresie rok, 2 lata, otrzymują dodatkowe 1500 zł, które mogą wykorzystać dowolnie, jak będą sobie życzyli, czy na opiekę w żłobku, czy na nianie, czy dla babci, tak zwane babciowe. Drugi komponent to jest aktywnie w żłobku i wtedy ta sama kwota, też 1500 zł, do tej kwoty środki są przelewane bezpośrednio na konto żłobka, klubu, malucha i nie przechodzą przez ręce rodziców. A trzeci komponent to są aktywni rodzice w domu. Jest to opcja, w której rodzice mogą zostać z dzieckiem w domu, nie muszą podejmować pracy, nie muszą być aktywni zawodowo. Wtedy dostają dodatkowe 500 zł, ale jest to też taki wyraz szacunku i zrozumienia dla potrzeb, że jednak są to małe dzieci i w niektórych
przypadkach no, jest konieczność, żeby jednak rodzic, jeden z rodziców został z tymi dziećmi w domu. Czy takie kwoty to rzeczywiście duże wsparcie dla rodziców? Tak, myślę, że to są kwoty takie całkiem przyzwoite. Powinny w większości przypadków wystarczyć na pokrycie kosztów żłobka. Oczywiście są też żłobki prywatne, są żłobki w dużych miastach, one mogą być droższe. Natomiast w wielu przypadkach to zupełnie wystarcza. No pytanie, czy ceny żłobków też nie poszybują w górę, bo też takie chodzą słuchy, że to się właśnie dzieje. Natomiast no, na nianie pełnowymiarową to na pewno nie wystarczy, ale jest to spory zastrzyk środków finansowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Zapowiadana od kilku miesięcy podwyżka cen biletów w transporcie publicznym stała się faktem. Przewoźnicy tłumaczą, że musieli podnieść ceny, bo drożeje benzyna czy energia. Rosną także płace, co bezpośrednio przekłada się na koszty w transporcie publicznym. Dominik Styczeń. Pasażerowie w całym regionie zapłacą od kilku do kilkunastu procent więcej za transport publiczny. Podwyżki dotyczą jednak wybranych przewoźników i linii. Powodem wzrostu cen są rosnące ceny paliw, energii i kosztów pracy. Nowy cennik opublikował m.in. Zarząd Transportu Metropolitalnego, największy organizator transportu publicznego w Polsce. Utrzymywaliśmy te ceny tak długo, jak to było możliwe, no ale przyszedł niestety ten moment, w którym musieliśmy je już nieco urealnić. Największą zmianę odczują kupujący bilety długookresowe. Po zmianie taryfy cena biletu 90-dniowego wynosi 460 zł, a za 180-dniowy zapłacimy 600 zł. Spośród biletów jednorazowych korekcie uległy ceny biletów 90-minutowych oraz grupowych. Z nową taryfą muszą zapoznać się również pasażerowie Kolei Śląskich. Pierwsza zmiana taryfy od 2022 roku. Mówimy o ujednoliceniu w kontekście cen innych przewoźników regionalnych, m.in. Polregio czy Kolei Dolnośląskich. Zasadniczo byliśmy kilkanaście procent tańsi niż ci przewoźnicy, no i dzisiaj wyrównaliśmy te ceny. Podrożały bilety jednorazowe i okresowe. Wyjątkiem są oferty specjalne, na przykład za przejazd na lotnisko i do Krakowa, gdzie ceny nie wzrosną. Na krótkich dystansach między 11 a 15 km ceny nawet nieznacznie spadną. Największa podwyżka, bo prawie 40%, dotyczy trasy Tychy-Katowice. Zmiany w transporcie publicznym nie kończą się jednak na dużych miastach. Dobre wiadomości dla seniorów w gminie Żarki. Do końca roku za bilet jednorazowy zapłacą tylko 2 zł. To ważny krok w trwającej półtora roku modernizacji kanału regatowego w Parku Śląskim. Liczące 17 tysięcy metrów dno zbiornika zostało wyremontowane i ponownie napełnione wodą. Lista zrealizowanych zadań jest jednak dużo dłuższa. Dobiega końca pierwszy etap rewitalizacji kanału regatowego, który polegał w głównej mierze na odmuleniu dna, remoncie obrzeży, które jest z prefabrykatów, przebudowie mostków, które są na wyspie. Mostki, warto tutaj wspomnieć, to są oryginalne mostki, które pochodzą z lat 60. Kolejny etap prac zakłada odtworzenie alejek otaczających kanał regatowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także nasadzenie roślin. Na te zadania Park Śląski chce przeznaczyć niespełna 9 milionów. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Na program zaprosiła Jastrzębska Spółka Węglowa SA, producent węgla koksowego do wytopu stali.